tutaj Hapu z Jasem Najświętszym Makołach Krakowią w Kraków. Proszę o podsumowanie tego meczu trenerów. Pierwszy, proszę o zabranie głosu trenera Krakowi, pana Romaszka. To miał ten mecz, miał ostatni raz odpowiedzieć trzy takie części. W pierwszej tercji my bardzo dobrze zagrali. Faktycznie bardzo dobrze. Prowadziliśmy 2-0. Także tam uważam, że mogę być 100% zadowolony z gry, z całego zespołu. Druga tercja, były fauly. Braliśmy w osłabieniu, Unia cisnęła. Miała tam parę brankowych sytuacji. Uważam, że byli lepszym zespołem w tej drugiej tercji. Ale my jsme bardzo dobře bronili a utrzymali jsme ten vynik. A v podstatě ta třetí, no první 10 minut a druhých, nebo první 12 minut a druhých 8, kdy po našich dvou blendách fatálních, které se nemůžou zdařit, bylo 2-2. A tak samo uvažám, že i ten Karny vůle nepotřebný byl, bo wiadomo, że bramkarz zrobił faul, to oczywiście był faul, ale strzelę, że hracz już nie mógł skończyć nic zrobić, także karny nie miał być. Dwie minuty, to się zgadza. Trzecia bramka. Przez to wszystko zebraliśmy time, zmobilizowaliśmy się, powiedzieliśmy si, gramy do końca, spróbujemy zaatakować pressingiem, zobaczymy, uda się albo się nie uda. Wynik, wiecie sami, także ta druga, bo 8 minut, to jsme mi przeważali. A oczywiście, że ja jestem zadowolony z tego wyniku, a że Drużyna grała naprawdę do ostatniej sekundy, a może mogę im tylko za to podziękować. To nemůže být zadovolení s výnikem dzisiejší, si myslím, že tak to můžu dodat, že ta pěší terca, nemůžu jsem znali recept na jejich obronu a těžko jsme se nedostávali jsme do situace a myslím, že od druhé třetí terci jsme byli lepší a já si myslím, že na výnik měl vplyv Luní Senža, protože si myslím, že za 103-2 jsme provadili bench z Roblokálu na Lopuského a stal metr od toho ani na rynku a reakce byla Lopuského, že došlo k válce a dostali jsme Karu, ale si myslím, když tak to mohlo být 4-4 a no, my jsme měli první hra vlastně převahu, protože ta Kara by nebyla a myslím, že Kara od Novority, tak to byl výsměch už potom v koncovce, co zrobil Senža, takže on to vzal do svých rank, tu koncovku. Pytanie? Když to je observátor z Krakova, tak nevím, co jsem o tom na něm plet. Pytania do panów trenerów, proszę. Czy ciężko było zostawić drużynę po tym, jak Daniela zabrakło? Czy to było, trzeba było te dodatki postawiać, szczególnie ataki tam? Tak wiadomo, że to miało z jednej strony negatywny, z drugiej strony pozytywny, że ta drużyna po prostu więcej zaczęła trzymać razem, zaczęła grać za niego. Musieli pozmieniać te piątki. No, można powiedzieć, że to było na plus, a ta pierwsza piątka w podstawie dała też taka ciekawa postać Jean Leniu, bo pan, on był sprowadzony jako on nominalnie jest skrzydłowy, prawda? Pan widział go jako obrońcę i dzisiaj tutaj na skrzydle drugiego ataku. No tak. Mamy kłopoty ze składem, nie? To wiadomo, Daniel, choroby a tak dalej. Kostur odszedł niespodziewanie na początku. Także personalne kłopoty są. Cieszę się, że mamy nie tylko jego takiego uniwersalnego zawodnika, ale tak samo Beż może grać i w obronie i w ataku. Witowski, który jest kontuzowany, może grać w obronie i w ataku, także po prostu tam, gdzie jest potrzeba w danym meczu, tak tam ci zawodnicy grają. To nie znaczy, że trzeba jutro w niedzielę nie będzie grać na obwód. Nie. Kogo najlepszego Chęcińskiego? Proszę? Najlepszego Chęcińskiego? Myślę, że Witek dzisiaj.
A tą twardą naukę nie masz potencji, że właśnie puścił taką między nogami? No, myślę, to bardzo dobrze zrobił ten zawodnik z obrotu i strzelu. Co ciężko bronić. Cały czas tymi atakami jeszcze mieszasz. W trakcie meczu jeszcze nie ma takiej zielonej formacji, żeby można było postawić na jakąś taką konkretną grupę, że zagrają tak jak powinni zagrać od początku do końca? Ciężko, jako kilka wypadną z gry Jarejko, jest, myślę, że to jest zaskoczenie zawodnie przemie po wyschodu Krajci, takže se to poukladalo, tak se to poukladalo teď v dané situaci, takže vím, že Robert je na pěší formaci, takže se to změnilo, takže to jsou důvody, no tak v tom meču nám nešlo, jak jsme museli zrobit nějaké změny, no my jsme tu hru změnili ten způsob hry, takže to byl důvod vyšší k tým změnám, tychách po té družině to celý meč šlo, takže nebyl důvod dělat změnu, takže tak jsme reagovali, takže to bylo pozitivně, ten meč z 2-0 na 3-2. Tak jsme mluvili v té koncovce, dopadlo a dopadlo. Je zmyšlená jakaž data povrotu Jarka Kusa? V ogóle co, jaké wyniki přinesło to na badanie rezonansu? Ve vtorek jde nějaké skončí badání, takže nevím, nevím, možná Krajči, možná v neděli, možná.